Wiele osób w Polsce wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak naprawdę te multipleksy funkcjonują. Znaczy, ludzie tego nie rozumieją. Ja to już mam w domu, tak? Znaczy, mam wokół aglomeracji warszawskiej jest multiplex. No i to polega na tym, że zdejmuje się antenę naziemną, czy kupuje się antenę zwykłą, taką antenę, taka bardzo podobna, też za w sumie niewielkie pieniądze. To się podłącza do telewizora albo do przystawki w starszych telewizorach i pilotem zmieniamy po prostu kanały. I mamy te 10 kanałów teraz, tam powiedzmy mniej więcej 10. I to, co brzmi abstrakcyjnie ATM rozrywka, to już u mnie leci naziemnie z telewizji. SK leci naziemnie z telewizji, te stacje, które dostały, prawda? TTV leci u mnie w tym. W telewizorze, więc ja to mogę przerzucać. Czyli to jest jakby to, co do tej pory było satelity, tak? Bez dodatkowych opłat. Po prostu za darmo z powietrza jakby leci, prawda? I w świetnej jakości jest 10 kanałów, można skakać. I co, jeżeli tam jest telewizja trwam? A no wyobraźmy sobie na przykład, że mamy sytuację Marszu Niepodległości, prawda? Wszystkie telewizje pokazują zadymy, nikt nie pokazuje, czy te zamieszki, nikt nie pokazuje skali tego marszu. Ilu Polaków miało potrzebę identyfikacji z barwami narodowymi z Polską 11 listopada i jedna telewizja trwa na przykład, pokazuje, na przykład, tak, pokazuje to, pokazuje skalę i mówi, zobaczcie, oni manipulują, bo nie pokazują tego, co tam było naprawdę ważne. I to jest bardzo niebezpieczne dla tego systemu.